Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Jurassic World Evolution 2. Kontynuujemy nasze przygody. Jesteśmy jeszcze w trakcie misji drugiej, jeśli możemy to tak określić, bo jak mówię, no w kampanii tej gry jakoś nie ma jakiegoś podziału na misję takiego, żebym mógł sobie wyjść do menu i wejść do konkretnej misji. To wszystko jest jednym ciągiem robione, tylko są wymieniane później te miejsca. Tu mamy piękne dinusie oczywiście nasze, jest pan łosuch. Mamy jeszcze pana Metmati i jeszcze tu gdzieś powinien być dinoś, aczkolwiek on jest teraz transportowany. O, leci sobie, nie? Pięknie sobie leci. Nawet nie mogę sprawdzić teraz, jak leci, co to jest za dinoś, jak się zwie. On teraz nie istnieje w momencie lecenia. Dobra. W każdym razie, zadanie mamy dwa. Zapewnić 80% komfortu panu Alozaurowi, który tutaj właśnie leci, i zapewnić widoczność z naukowej galerii widokowej. Halo, co to za dziki dinoś tu biega? Czy ty chcesz zginąć? No ja wiem, że ładny jesteś, fajny, ciekawski, ale bez przesady. Chłop cię zobaczy, rozwali płot, wejdzie do ciebie i będzie plot twist. Mroczny dinuś, ten alozor się nazywa. Ej, niby mam zapewnione... A, bo to jest tak... A, to tutaj sobie przychodzą, a widzą nawet tamto. Chociaż ja bym powiedział, że nie widzą, bo jest dużo drzew, tak na dobrą sprawę. I ciężko stwierdzić, czy zobaczą tego dinozaura. Oni powinni tak z góry patrzeć, tak na dobrą sprawę, to więcej może, chociaż też drzewa by to zasłaniały. To musieli być w środku, jeździć tymi takimi kulami fajnymi. A, misja zakończona. Dobrze. No, to przynajmniej tym razem zobaczycie cutscenkę na temat kolejnej misji. Tyle dobrego, nie? ...to make sure the dinosaurs would thrive in the forest. At first, I believed this was for the best. Then we realized that forest makes up about 1/5 of the total land mass in the US and almost 40% of Canada's wilderness. Working together with the DFW and the CIA, we made the dinosaurs feel right at home. In the forest. I really hope the powers that be know what they're doing. Dzisiaj musimy się udać do Kanady. Definitely do. Tam są dinusie. Pensylwania przed nami. Okej. Wszystko się na pewno nagrywa. Mam nadzieję, że tak, że nie będzie problemów. The only way to fly, right? Private. Away from the hubbub of the public. No prying eyes asking wordless questions. I don't feel much like answering. Now call me crazy. You wouldn't be the first, but we need to centralize our operations, and that's why I've chosen this location. Well, okay, I didn't choose it myself, but I was part of the process. I mean, I got the memo. The Appalachians have long been a place where people can kind of disappear, whether on their own or with the help of someone else. So, why not the dinosaurs? Okej, proste zadanie. Dostałem skrotone okazu w toku. Pull a few strings, grease a few palms, twist a few arms, and bang! Just like that, the Department of Fish and Wildlife has a new base of operations. Now, we'll need to hit the ground running if we're gonna have this place ready for something it hasn't dealt with in 65 million years. The bare bones are established. But before the ones covered in flesh and blood arrive, we'll need it fully functioning. Owen and Claire are already on site. They'll have more info for you. Dr. Dua will be coordinating your activities. And me? I'll be managing expectations and staying an arm's length away from the meatosauruses. Oh wait. Arm's length is probably not the best choice of words. This is Devania. I need some additional hands on this one. Mr. Lambert? Standing by and ready to go. Just give the word. George Lambert is an expert ranger who worked with us in the islands and is now with the DFW. He and Owen will deal with the dinosaurs, while we address the facilities. There are a number of animals from your previous catches that will be coming your way soon. Delays are unacceptable. Understood. We'll start with the construction of animal enclosures. We'll catch them, you keep them. Okej, to gra nam mówi, że mamy budowę. Znaczy, no nie mówi, ale jednocześnie mówili panowie i panie w tej rozmowie. Ale to ładnie w ogóle, nie? Taka jesień. Kolorowo bardzo tu jest. Podoba mi się. No dobra, możemy zacząć od budowy jakichś wybiegów, tak na dobrą sprawę. Nie, gdzie są wybiegi? Przepraszam, bo jestem ślepą bulwą.
Nie, no ja nie mogę. Na razie takiego... Myślałem o wybudowaniu tego, gdzie jaja możemy ogarniać, ale podejrzewam, że w tej misji jeszcze nie możemy. Tylko same płotki sobie pobudujemy. Możemy tutaj nawet gdzieś zacząć. Od tej strony bardziej pójdziemy. Nie wiem, jaki zasięg jest nam potrzebny. Postaram się budować... Dobra, Lutelek. Lutelek, gdzie to jest? Shift. To będzie krzywo. O. Będzie kółeczko takie. Tu będzie mieszkał dinozaur, który lubi kółeczka. Na pewno taki istnieje. Chyba to trochę nam nie wyszło, ale już nie będę tego przerabiał, bo nie. No takie krzywe jajo nam wyszło, bardzo krzywe nawet bym powiedział, ale jest. O. Jest. Na cholerkę drążyć temat. Brama jeszcze by się przydała. Podejrzewam, że przez to, że jest takie krzywe, to jest... A nie, nie ma tu problemu. Tu jest problem. No tu już nie byłoby problemu. Tu zrobimy piękną bramę. Możemy nawet... Mimo, że nie trzeba, to możemy tam jakąś ścieżkę... Nie no, głupie tak... Chociaż... Nie no, dla ludzi to nie jest potrzebne. Ale tu pociągniemy sobie. Tak będzie to szło. O, ładnie. No tam jakaś woda na pewno by się przydała. Tylko mniejszy promień. Nie będę ukrywał, że byłoby miło, jakby był jeszcze mniejszy promień. Dostawa dinozaura Carnotaur. Jest w drodze do twojego parku. Czy wszystko jest gotowe do jego transportu? No to... No jest! Przetransportuj dinozaura. Tu. A mogą być w jednym tym, nie? A jeśli będą klepać. I'd also suggest keeping a close eye on these dinosaurs until they settle into their surroundings. Lambert's right. They've had a taste of the wild. Confinement may not sit well with them. Okay. We make no assumptions and pay attention to all the details. Good. Remember, just like us, the dinosaurs are always learning. And you need to keep that in mind as you build another dinosaur habitat. Safety first, for them and us. Get it built. Then get the dinosaurs into the new enclosure. That about cover it, Doc? Perfectly. Perfectly. Dobrze, przyjacielu, w sumie to możemy zrobić od razu te... Ale to nie musi być w środku wrzucone chyba, nie? To może być też na zewnątrz równie dobrze ustawione. A i tak będą ogarniali dinusie. To możemy to w tym miejscu postawić. I ci panowie dostaną zadanie, żeby tutaj siedzieć i się tym zajmować. Dobra, czy one... No już myślę, że możemy je nazwać na nowo, więc sekundka. Dobra, nazwałem, to jest pan Henterny, natomiast tutaj jest pan Kubon. Co musimy zrobić? Zapewnić bezpieczny wybieg, zapewnić 80% komfortu, zapewnić widoczność gatunku Carnotaur z naukowej galerii widokowej. Dobrze, zrobimy, wszystko będzie zrobione. Tylko oczywiście najpierw ktoś musi sprawdzić, co tam potrzeba tym naszym pięknym dinusiom. Czego im brakuje do szczęścia. Czy możemy coś robić dla gości? Bo jeszcze nie, bo to było gdzie inni. To są pracownicy. Schrona ratunkowy. No schrona ratunkowy rzeczywiście może by się przydał, skoro mamy tutaj nie za fajne dinusie, które mogłyby uciec, a my byśmy tego nie chcieli. Nie chcielibyśmy raczej, żeby kogoś tam pożarły, nie? Raczej nie. Dobra, tak to zrobimy. I teraz ścieżka. Może ktoś zasłuży na to, żeby sobie zginąć, no ale... Lepiej takich rzeczy nie robić. Dobra, co wiemy? Co tam u was, panowie? Potrzebuję piasku. No tak. Potrzebujecie piasku. To jest tutaj w malowaniu jakby, nie? I to będzie piasek. Dobra, proszę. Możemy tutaj dać więcej tego piasku. Proszę bardzo. Czy to się wam podobuje? Tak, bo zaczyna już spadać licznik, czyli mają 80% komfortu. Macie piasek na środku, a tutaj trochę zielonego po bokach jest. Zadowoleni. Będą się klepać? Dawać. Kto wygra? Prawy czy lewy? Czy wygra Kubon, czy wygra Henterny? Walki widzów otwieram. Nielegalne walki widzów. Halo. Ty, oni mają jakąś moc specjalną. Telepatią się biły, bo uderzyli się, mimo że jeszcze tak była z pół metra między nimi i ten odstępu. Ciężko powiedzieć, czy wygrał Kubon, czy Henterny. Który jest tu większym samcem alfa, co? Ładne mają te rączki. No dobra. Nie dowiemy się, kto to wygra. Aha, i jeszcze musimy... Galerię widokową. No to w tym miejscu byłaby całkiem cacy.
całkiem obejmuje to ogrodzenie, więc jeszcze tylko ścieżka oczywiście, która będzie szła tak i tak. O, proszę, ładnie, dziękuję za uwagę. Nie, ładnie nie potrafię. Nie, to wiadomo, tutaj jakieś skałki trzeba by było, prawda, im wrzucić, o, żeby to miało ręce i nogi. I w ogóle, teraz im powinno spaść zadowolenie, bo nie lubią skał czy coś, na szczęście tak nie ma. Wszystko się mi podoba. Dobra. To już zrobione. I uwaga, zaraz kolejne zostanie zrobione. I wszystko zrobiłem, jestem najlepszy na świecie w tej grze. Koniec tematu. A, teraz Alozaur. No tak. Alozaur. Ja wiem, że to są teraz poprzednie misje zapewne, ale myślę, że możemy im tak wymieniać imiona. Myślę, że się... A, pewnie się obrazicie o to, ale... Kij z tym. Co? Kto to powiedział? No dobra, to musimy mu dać duży wybieg. Możemy tutaj wrzucić kolejnego i tu będzie od razu przejście do kolejnej galerii widokowej na przykład. I tu też zrobimy... No zakrzywienie by nas interesowało. Nie w tę stronę może. Ale nie w tę stronę. Dobra, bardziej tak. Żeby ta galeria widokowa mimo wszystko też miała tutaj rację bytu. Brak zasilania, zdaję sobie sprawę, że jest brak zasilania. Proszę, no chłop tutaj ma dużo miejsc. Nie pamiętam, on tam dużo lubił drzew chyba, las, nie? A to akurat dostanie sobie las, proszę. Jak pięknie zrobione. I tak, w tej części to się chyba buduje ten płot dopiero po jakimś czasie. Tak mi się zdaje. Możemy zobaczyć tak. Potrzeba czasu, żeby się zbudowało. Dobra, wiem, że zasilania nie ma i nie ma jeszcze bramy tam. Zasilanie to sobie trzaśniemy na przykład. No to tutaj to wystarczy, nie? Chociaż jak jest tutaj, to już lepiej w tym miejscu trzasnąć, tylko trzeba tak idealnie postawić. O nie, się nie da idealnie. No tak by było, no w miarę. Lepiej nie będzie, moim skromnym zdaniem. Galeria widokowa to właśnie była o tak. Raczej by ogarnęła całość, no prawie całość by ogarnęła. I tutaj ścieżka. O, proszę bardzo. I jeszcze oczywiście brama, żeby panowie mogli tam wjechać i sprawdzić, co się dzieje z takim pięknym dinusiem. No, piękne. Przetransportuj przyjaciela. To był mroczny dinuś, tym razem już nie będzie mrocznym dinusiem. I'm not sure I'll ever be fully comfortable at the park, but the lab coats want to make sure the dinosaurs are, so that's a job you should stay on top of. Tym razem to będzie, zaraz się dowiem, kto to będzie w sumie. Zaraz wymyślimy. To będzie pan Swamplon. Co się wydzierasz, panie Swamplon? Co się nie podobuje się? Czy panowie mają zasięg na niego? Nie mają na niego zasięgu. Czyli wypadałoby dać wam zadanie, żebyście sprawdzili kolegę. Mimo, że jest poza posterunkiem, to chyba pojedziecie, czy nie? No i jest kontrola zrobiona, ale coś... Jedziecie tam? Odwracacie się? Myślicie nad tym? No jadą. O, ciemno się robi, noc. To tak niebezpiecznie jechać do mięsożernego dinozaura nocą. Poradzicie sobie? Mam szczerą nadzieję, że tak. On lubił drzewa, lubił las. No woda potrzebna jest dla niego i jedzenie. Oczywiście tego jeszcze nie zrobiliśmy. Nie zostanie kuski. Nawet dwie kuski, jakby bardzo chciał. Panowie. Dlaczego? A zrobiliście już kontrolę przyjaciela? Kaj on jest. Halo? Panie Dinusiu? Czekajcie, stanowisko kontrolne. Nie, to nie jest to. Gdzieś tu się dało tak ładnie sprawdzić. Mapa. A, tu on jest. Dobra. Gdzieś tu siedzi w krzaczorach. Jeju, ciemno tu się zrobi. Jak ja mam go teraz znaleźć? Halo? Jest. Potrzebuję wody. No to ja wiem, że potrzebujesz wody. Już ci daję. Już dostajesz wody. Zmniejszymy promień. Woda będzie... O, tutaj jest ładne miejsce na wodę. Jak mi się wydaje. Coś takiego. Dobra, spada. Czy wszystko się zgadza, to możemy przyspieszyć trochę tempo. Ojejku. Gonią kolegów naszych. Na tej prędkości jak to śmiesznie wygląda, jak oni zasuwają. Halo, bo wyjdzie! Ej! Ale jak się rzucił? Dobra, ale zamknięcie tę bramę? Jak poleciał przez
cały ten wybieg tylko po to, żeby uderzyć nasz samochód. Się coś rozwaliło w ogóle. Halo, co za agresywny dinozaur. I tu jeszcze coś odpadło. Halo, drzwi stracili. I teraz tam pojechali do niego? O, mają kontrolę stanu na nim. Jedziecie bez drzwi, naprawdę? Trochę wam współczuję. Uważajcie na niego. Jest agresywny dinuś. No jeżdżą bez... Te się otwierają drzwi, masakra. Halo, dobra. Uciekajcie, nie! Uciekajcie! O mój Boże. Uciekajcie. On będzie was gonił. Albo i nie, dobra. Chyba olał temat. Dinosaurs seem to be taking to their new surroundings. I want to make sure they are doing more than surviving, however. We need the animals thriving. As I'm sure you understand, our research is more valuable when we have superior specimens in their optimal conditions. So I want you to get a science center built and operational. This means more scientists will be needed. So build a staff center as well. Ultimately, science is about the data we collect and analyze. Rubbish in, rubbish out. We want to avoid that at all costs. Especially when you consider the investment that has already been made in these dinosaurs. The CIA wants results, and we're going to get them. Period. Full stop. End of story. Naprawiają samochód. O, drzwi dostali nowe, super, sprawa. Samochód naprawiony, okej. Okay. Centrum nauki, centrum pracownicze, placówka paleomedyczna. To musimy wszystko zbudować. Postaramy się to zrobić. Centrum nauki gra by chciała, żebyśmy postawili. To możemy tu. Myślę, że to nie jest taki głupawy pomysł. Teraz oczywiście to pociągniemy drogą. O, super. Centrum pracownicze jeszcze bardzo by chcieli. To nie, tak, to jest centrum pracownicze. To centrum pracownicze mogłoby być tu. Teraz powiecie, brzydko to budujesz. I placówka paleomedyczna. Ona akurat mogła być tutaj, żeby bliżej trochę dinusiów była. No wprost do tego może. O ile się da, bo to... Kurczę, no. Jak to zrobić, żeby to idealnie było? No nie da się. Teraz powiecie, bo to nie ma być idealnie. Ale wtedy odpowiem... Co z tego? I tak się skończy nasza dyskusja. Następne badania. Szkolenie naukowców. Naciśnij tab, aby wyświetlić. Tak, są badania w grze. Jak najbardziej. Jest piękna infrastruktura. Dużo rzeczy do badania. Halo, muszę tak to przewijać. Na sam koniec co mamy? Dodatkowe gniazdo ulepszeń. Pozwala każdemu z budynków na jednoczesne posiadanie dwóch ulepszeń. Wow. Wow. Dobra. Gotowe do zbadania. Przejdź do badań. No to tu, tak? Klikam tab i teraz nie działa. Dlaczego? Why it doesn't work now? No to możemy przez to przejść do badań. Ale gra nie mówi, co teraz mam zrobić dokładnie. No poczekaj, może aż to zbudują. A nie, ulepszenie wydajności to jest nazwa badania. Ulepszenie wydajności chyba każą nam zbadać teraz. Nie to. Tego bym nie chciał. Chciałbym przyjść tu. Ulepszenie wydajności. Gra by chciała, żebyśmy to zbadali. Potrzebujemy 4 w kołowrotku, czyli musimy 2 naukowców tam wysłać. Rozpocznij zadanie. Dobra, robi się. Okej, badanie w toku. Super. Zbuduj działający budynek centrum ekspedycyjne. Damy radę. Centrum ekspedycyjne jest tutaj. Umożliwia wysyłanie naukowców na ekspedycje przechwytujące żywe okazy. Będziemy mieli więcej dinusiów. Będziemy mogli stworzyć potężny park dinozaurów. Ale to też zbudujemy sobie z tej strony na przykład. Tutaj idealnie nie będzie, widzę. Chociaż no może teraz. Może teraz byłoby idealnie. Tu oczywiście trzeba pociągnąć drogę. O! Coś takiego by było. Ale nie będę ukrywał ten tryb dnia i nocy. Nie wiem, w niektórych grach jest to ok. Tutaj tak. Po co mnie to? Ciemnawo, niepotrzebnie. Możliwe, że w opcjach to można wyłączyć, ale już zostawimy na końcu tej misji. A no tak, ty gonisz biedne kózki. Gdyby kózka nie skakała,
To by Kubon jej nie zjadł. O Boże, o Boże! Potraficie takie rzeczy. Okay. Dr. Dua and that guy Finch must be getting pressure from above, because they want more animals rounded up. Check the expedition map and dispatch a remote capture team to a hotspot. I'll do what I can on my end. O, pilna wiadomość. Alarm o incydencie. Nasi pracownicy w terenie otrzymali zgłoszenie o bezpiecznej aktywności dinozaura na obrzeżach miasta St. Louis. Zgłoszono 2 ranne osoby. Musimy natychmiast wysłać ekspedycję przechwytującą żywe okazy, aby schwytać zwierzę i opanować zagrożenie. Dobra, spróbujmy. Tylko... to jest tu, tak? Tak. Wymaga 2 osoby, a ja nie mam obecnie nikogo. Czy ja mogę zatrudnić więcej przyjaciół? Zatrudnij nowego naukowca, poprosimy. Kogoś, kto ma... O! Pan Larry Dukuli ma dużo i jest drogi. No dobra, zatrudnij mi przyjaciela, potwierdź. I jeszcze mamy, kto tu jest dobry? O, pani w genetyce ma dużo. Dorothy. Podejrzewam, że pewien pan by się zainteresował panią Dorothy. Kogo tu moglibyśmy wziąć? No pan Nicholas ma dużo w logistyce. Dobra, zaraz kogoś taniego weźmiemy sobie. Nie będzie pan Steven. Steven jest tani. Nie musi być dobry. Ważne, że jest. Szybsze leczenie. O, proszę bardzo. Dobrze. Więc to mamy. Gra wstrzymana może być akurat, chociaż stanowisko kontrolne. To są skamieliny, obiekty niedostępne. Tutaj nas interesuje. Musimy się dostać do tego miejsca. Potrzebujemy 2 w to. Więc tego przyjaciela możemy wysłać. Rozpocznij zadanie. Good, good. Okay, the good news first. We've been achieving some success with our remote capture teams, which means a steady supply of dinosaurs to our control center. Now that I like. Removing them from possible uncontrolled interaction with the general public is 100% win in my book. Now to the bad news, which I always hate getting, but honestly, kind of enjoy giving. These animals are arriving with an unknown disease, and we've got to get a handle on it post-haste. That's management speak for PDQ, huh? Pretty damn quick. Dr. Dua? We can diagnose this disease with scans from our mobile veterinary unit. We'll get it under control before too long. That's good. Let's get to work. Let's get to work. Dobra. Gotowe do zbadania, ulepszenie kosztów. Bardzo by gra chciała, żebyśmy sobie ulepszyli koszta. Ulepszenie kosztów, dobra. Ja tam potrzeba 4 w tym kołowrotku pięknym. To możemy pana Nahasa i paną Bamber. Rozpoczynamy, lecą z tematem w takim razie. Super sprawa, bulwo. Czekaj na zakończenie ekspedycji, przychwytującej żywe okazy. No to możemy równie dobrze przyspieszyć tempo w takim razie. O, co się dzieje się? Schwytanie żywcem. Mamy pięknego przyjaciela. Ankylozaura, schwytano 2, uciekło 0. Czas schwycenia minuta. Kontynuuj. Daj mi 2 minuty. W sensie zapomniałem, że może warto byłoby zbudować, skoro lecimy ich ten. Dostaną, co mogą dostać. Czyli dynosie powinniśmy cały czas tam budować. No sobie tutaj droga by raczej poszła, nie? Myślę. Chociaż pytanie, czy my w tej misji będziemy gości przyjmować i czy powinien się tym przejmować. No dobra, to tu może zbudujemy. Czy ładnie wybiegi, czy nieładnie wybiegi. Postaram się... No, taki okrąg. Zawsze będę mówić, robisz tego okrąg, to zrobię wam, kurde... takie coś. Dobrze. Muszę nie komentować, co wam to zaczyna przypominać. Będę dźwięczny, bo to nic nie przypomina. Nic a nic. Coś takiego powstało. Może być, może być. Mam nadzieję. Czekaj na dostawę skwórnego gazu. Dobra, mam 2 minuty na to. Mogę rozumiem to przyspieszyć, czy niezbyt? Niezbyt. No dobra, to potrzebujemy wody oczywiście dla nich. Wody mogą tutaj sobie dostać. Tyle wody raczej im starczy. I później zobaczymy, co tam jeszcze potrzebują do swojego szczęścia. Samochodziki jeżdżą. Czyli tutaj raczej z tymi dinozaurami wszystko jest w porządku. Jak dostaną zaraz, uwaga.
O, może jednak nie. Przejść do badań, ulepszenia ochrony przeciwburzowej. O nie, burze będą. To dawaj. Niewystarczające umiejętności. Ojejku. To musimy poczekać na naukowców wtedy. Albo sobie wymienić na jakichś lepszych, mocniejszych, mądrzejszych może nawet. Czy coś. No dobra, no to tego... No jak goni już? Halo, Kurski, tam masz do gonienia. Olej moich pracowników, co oni ci zrobili? Dobra, zaraz dostaniemy nowe Dinusie. Przetransportuj tu i tu. Zaraz się dowiemy... O, dostaliśmy osiągnięcie. Jeszcze jeden do kolekcji, z postem w osiągnięciu. Bo rozumiem, że chodzi o to, żebyśmy mieli wszystkie Dinusie. Okej, okay, są Dinusie, no trzeba będzie je zbadać, ale kolega w tym miejscu tak naprawdę jest w stanie to zrobić. Tak mi się zdaje. Przyjaciele, macie jedno słuszne zadanie. Proszę sprawdzić, co tu się dzieje. Nieosiągalne pojazdem. A, no tak. Brama jeszcze by się przydała, ma to sens. To tam będzie brama, proszę bardzo. Już jest, już działa, już jadą. Jedzie mój piękny oddział. Nie chcę sterować, możemy jakoś... Ja nie da się przybliżyć, nie? Tyle, może to jest najbliżej, ile się da bez przejmowania kontroli nad pojazdem. Żeby sobie pojechać z nimi razem i popatrzeć, co robią. Wjeżdżają. A, przyspieszmy trochę tempo. Ale te drzewka są ładne w tej grze. Gra o dinozaurach, a Luther się cieszy z powodu drzewek. Dolegliwość ma. Okej, okay, trzeba będzie go... Oba mają. Mm-hmm. No to gorsza sprawa. Czekajcie. Aha, musimy to wysłać. Tak, tak to działało. Musimy wysłać ten piękny pojazd, żeby sprawdził tego Dinusia i tego Dinusia. Dobra, sprawdzaj pan. Szybko. Jedziecie. Swamplon cierpi na... O nie, no i kolejny jeszcze Swamplon. Swamplon to był tutaj, prawda? Co się dzieje? Wszystkie... O nie! To jest jakieś coś... Jakiś wirus, który przeszedł na wszystkie dinozaury. Ciekawe, cóż to może być za wirus? Halo! Jak wy jedziecie? Teraz samochód im się rozwali. Gościu, ty nie potrafisz kierować. Co ja za człowieka mam w pracy? Będę musiał go zwolnić chyba. Przyjacielu, czy ty potrafisz lepiej jeździć? Dobra, no ja się dowiemy, co tam możemy zrobić z tymi dinusiami, żeby chore nie były. Uwaga. You have to understand something. Owen and I signed on to this project because we want what is best for the dinosaurs. Not for them to be exploited or engineered, hacked and spliced and compromised. They deserve a chance at life as much as any other living creature. Honestly, perhaps even more, as the miracle of science gave them a second chance. So, do the research, find the cure, and then let's use it. Or the dinosaurs die. Again. And listen, that's not going to happen. Dobra, musimy teraz zrobić badanie. Choroba. Tak, tak, tak. Użyj pojazdu, żeby zdiagnozować. Po diagnozie przeprowadź badania nad właściwym lekiem na chorobę w Centrum Nauki. Ble, 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 ble. Dobra, przeprowadź badanie. To idziemy sobie do badań w takim razie. Strzałka lecznicza, medycyna. Co tam było? Co tu było? Ptasia grypa, ospa ptaku, zatrucie orlicą. Kryptosporydioza. My co tam mieliśmy mieć? Kryptosporydioza, okej, okay, czyli to. Sorry, nie zapamiętałem, jestem grubą bulwą. To... Kryptosporydiozy. Może leczenie kryptosporydiozy za pomocą karabinu na strzałki obsługiwanego przez mobilne jednostki weterynaryjne. Proszę mi to zbadać. Dwa, no to pan Contreras tam może iść i pan Dukuli i mamy 4x4. Rozpocznij badanie. Super sprawa. Rozumiem, że tutaj, żeby zrobić... No to teraz nam brakuje, ale ogólnie chyba nam brakuje. A to by oznaczało, że potrzebuje więcej... naukowców. Bo my musimy mieć 9 w tym, prawda? A mamy tutaj 8 łącznie. Ale możemy wyszkolić pracownika. Nie. Nie da się tutaj wyszkolić niestety. A zwolnić też się nie da. A jakbym postawił kolejne placówka zespołu reagowania. Placówka to nie.
Czy możemy jakoś zwiększyć ilość naszych pracowników? Możemy tylko schron ratunkowy z takich rzeczy, no to tak nie za bardzo. To jest widok, który mnie nie interesuje. Tam się paliwo kończy. Nie za dobrze, nie za dobrze. Ojejku. Granatory awaryjne, no to tam wiadomo. Rozmieszczę granatory awaryjne tak, by zapewnić zasilanie ważnych obiektów i utrzymuję w gotowości w przypadku utraty zasilania. Możemy uzupełnić paliwo za hajsy. Paliwo i jedzenie. Tak, 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 tak. No właśnie, chcę to zrobić. Wypełnić za całe tam. Jesteśmy bogaci, co się będziemy przejmować. A tutaj jak? To też powoli się kończy. To uzupełnij. Wypełnij. Co się dzieje? Co się dzieje się? Boże święty. Znowu ten pojazd dostaje od tego dinusia. Kto to taki agresywny? Henterny jest taki agresywny. Co żeś zrobił, Henterny? Prowadzimy to badanie? Tak, to jest tutaj. Jeszcze 30. Dobra, to przyspieszmy sobie tempo. Oby w dinusiu nic nie było, bo jak nam poumierają, to nie będziemy szczęśliwi z tego powodu raczej, nie? Raczej. Nie chcemy, żeby dinusiom coś się wydarzyło złego. O nie, cztery są chore właściwie. Badanie zakończone. Wylecz każdego chorego dinusia. To my musimy chyba... A nie, możemy teraz strzelać, tak? Dodaj zadanie. Podaj leki, podaj leki. Tu podaj leki. Gdzie jest ten czwarty? Halo? No się ukrył w tych krzaczorach. Halo? Panie dinusiu? Tu jest, widzę go, dobra. Dobra, podaj leki, no to będą zdrowe. I czy teraz, no co ja mam tutaj zrobić za bardzo, nie wiem. Mogę zwolnić w takim razie pracowników, jeśli mnie nie stać na to, żeby zrobić badanie, które jest potrzebne? Limit naukowców 3. No ja nic z tym nie zrobię w tym momencie. Czy mogę kogoś zwolnić? Jest gdzieś przycisk zwalniania naukowców? Pokaż by... A, tu jest, zwolnij naukowca. Dobra. Koła zwolnimy. Bamber, jesteś beznadziejna. Sorry, nara. Zwolnij naukowca. Potwierdź. Zatrudnij nowego. Musi mieć co najmniej 2, może ma więcej w tej logistyce ktoś. No, pan Donald. Donald jest dobry. Bierzemy Donalda, kurde. Potwierdź. Chodź, Donald, Donald. Donald, byczku. Ty sobie poradzisz tutaj ze wszystkim, co jest złe i niedobre. A z badania. Tutaj nas interesuje to. Bierzemy Donalda oczywiście. Bierzemy tutaj pana Nahasa i bierzemy pana Contrerasa. O, rozpocznij badanie. Po sprawie, biczki. Proszę, proszę. Tak się robi. Halo, bo tutaj Dinus jeden jest chory jeszcze. A, strzelacie w niego, dobrze. Jest co? No strzelaj, no strzelaj do Dinusia. Kurde, kobita z karabinem. Ale tam się unoszą drzewa w powietrzu. Nie wiem, czy widzicie. Ciekawa opcja. No i jeszcze te wypadałoby uleczyć. Ten, co się tam mizia, kurde, Kubon. 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 O nie, bo tu chyba 2 są chore, a ja tylko mam jednego do uleczenia. Ulecz tego jeszcze. Badanie zakończone, szczepionka. Szczepionka tu już była. Nie, 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 halo, to. Czy mogę przejąć? Sterowanie bezpośrednie. Jak już tu jesteśmy, to możemy tego byczka uleczyć, nie? Tryb celowania. Gdzie my jesteśmy? Tam. Uwaga. Trafienie, podawanie leków. To trzeba kilka razy. Uciekamy! Uciekamy! O nie. To się źle skończy dla nas. A może nie? Uciekamy. Halo, to jest jeden tylko. A drugi już tam uciekł, dobra. No to został jeden dinoś do uratowania, ten najbardziej agresywny. Tak, nie, w sumie te tutaj bardziej agresywne są. Ale już możemy to zrobić ręcznie. Został jeden tak czy siak do wyleczenia, to możemy do niego pojechać. Siema dinusie, co robicie pod bramą? Nie, 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 zamykaj te bramy. Nie! Co walisz? Kurde, jakie agresywne dinusie ja mam. One raczej wściekliznę mają chyba, a nie jakieś inne choroby. Wjeżdżamy. Wjeżdżamy tu. Szukamy naszego przyjaciela. Widzę go. Ale skoro ja go widzę, to on widzi też nasz. Dostał nasz, nas. Dostał. 2 razy starczy. Super. Udało się. Możemy stąd uciec w takim razie. Wracajcie do domu, panowie.
Spisaliście się. Wszystkie źródła choroby zostały usunięte z parku. Super sprawa. Ukończ siedzibę. This is Lambert. I've just received word that you'd like us to increase our capture efforts. Can you confirm? Yes, that's correct. We need to grow this facility, which means we need more animals. It's time to stress test our systems and make sure we're capable of managing both the science and our operations. Understood. My teams are standing by. We still have a number of dinosaurs in the wild. Plenty of targets to bring in. Assets. And yes, this will be an ongoing mission for us moving forward. No dobra, czyli musimy teraz zwiększyć ilość oceny aktywów. Zwiększ ocenę aktywów placówki, wysyłając ekspedycję w celu skrytania nowych gatunków i upewniając się, że są one dobrze zamknięte i widoczne dla twoich pracowników. Jasne, ale to, moi drodzy, zrobimy sobie w kolejnym odcinku, więc jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Trzymajcie się!